jest i dotarł do nas mimo korków Bartosz Arłukowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No tak, tak to bywa, wakacje się skończyły, więc stolica się nam korkuje, no i musimy jakoś z tym funkcjonować, ale dziękuję za spotkanie, tym bardziej, że ostatnimi czasy, jakieś co najmniej 2 lata, to zwykle online się łączyliśmy, jeśli... Ja bardzo się stęskniłem za programami na żywo, ale miałem fajną przygodę jadąc tu do pani, bo no. Staliśmy na światłach z kierowcą z TVN-u, który mnie do was wiózł. I nagle pan macha obok mnie, żebym opuścił szybę, opuściłem szybę i zupełnie prywatny pan, zdążyłem tylko zapytać, jak ma na imię, pan Artur, mówi: wracajcie, zróbcie w końcu porządek w Polsce, czekam na was, panie Arturze, wrócimy. No mam nadzieję, że wrócicie i że sprawnie to wszystko pójdzie, wybory parlamentarne w przyszłym roku. Czy w tych wyborach parlamentarnych według pana Jacek Kurski będzie spindyktorem? Albo będzie wręcz walczył o to, żeby być, nie wiem, wicepremierem, jakimś marszałkiem, nie marszałkiem, ministrem? On już jest ministrem. On jest ministrem propagandy w Polsce od wielu lat. To, co zrobił z telewizji kiedyś publicznej, dzisiaj nie przejdzie mi to przez usta. Ten ściek propagandowy, który leje się tam właściwie 24 godziny na dobę z pogardą dla ludzi, z obrażaniem ludzi. Kiedy patrzę na tych pseudodziennikarzy, którzy tam te swoje mądrości prawią, no to wszystko będzie wymagało naprawienia. To, że Kurski znajdzie się w centrum kampanii, nie mam żadnych wątpliwości. Nikt inny jak on potrafi budować taki przemysł pogardy i brutalnej walki politycznej. Jarosław Kaczyński lubi taki styl polityki, a my będziemy budowali politykę inną, politykę z ludźmi w małych miastach, miasteczkach, na uliczkach, rozmawiając z dobrą emocją, a nie siejąc nienawiść. Mm-hmm. No, nie da się ukryć, że te ostatnie kilka lat w telewizji polskiej wyglądało tak, jak wyglądało, ale według pana, już zamykając wątek Jacka Kurskiego, bo jeszcze dziś na jego temat dużo rozmawiać będziemy, to nagroda czy kara? No bo tutaj też są głosy tak 50-50 podzielone, mam wrażenie. Znaczy, w PiS-ie toczy się walka pod dywanem. Używane są służby specjalne. Mamy klub milionerów pisowskich. Mamy klub tych, co zazdroszczą klubowi milionerów. Jedni walczą o utrzymanie władzy, inni żeby do tej władzy dojść, a tak naprawdę oni są już w pełnym upadku. Trwa odliczanie polityczne, zegar tyka nad polityczną przyszłością Morawieckiego, jestem o tym absolutnie przekonany. Myślę, że on też już o tym wie. Jarosław Kaczyński składa się do brutalnej kampanii wyborczej z Kurskim, w mojej ocenie, w pierwszej linii, jeśli nie z szefem Kurskim. A zegar tyka dla ministra Niedzielskiego? Tak, zegar tyka. Myślę, że minister Niedzielski zupełnie odleciał, pogubił się w priorytetach bycia ministrem zdrowia. Zresztą tak naprawdę od początku pokazywał, że nie, to stanowisko się po prostu nie nadaje, bo jeżeli minister de facto nie podejmuje czynności zapobiegającej zachorowaniu przez tyle set tysięcy ludzi w Polsce na COVID, a ponad 150 tysięcy ludzi zmarło, to jest kompletnie bezradny wobec polityki uprawianej przez Jarosława Kaczyńskiego, który dla trwania w tym fotelu unika podejmowania jakiejkolwiek decyzji, no to jest minister, który musi odejść. Zresztą to, co się dzieje w Instytucie Onkologii, ten protest instrumentariuszek i brak jakiejkolwiek aktywności ministra Niedzielskiego, to jest człowiek, który się chowa przed problemami, ucieka od problemów i buduje jakąś taką narrację daleką od tego, czym... Nie wczoraj powiedział, że wszystko mają pod kontrolą tak naprawdę, no, jeżeli chodzi o Instytut Onkologii. No, pewnie, że wszystko mają pod kontrolą. 150 tysięcy ludzi zmarło na COVID-a, nie odbywają się operacje dla ludzi z chorobą nowotworową w Instytucie Onkologii, a tłumaczenie jest takie, no to było kuriozalne, co usłyszałem, że w COVID-zie też nie operowali. No, więc, panie redaktor, no, mamy taką ekipę, która gra w ping-ponga, a ludzie umierają. No tak, tylko pan uważa, że Adam Niedzielski nie powinien być ministrem i też takie plotki zaczęły się pojawiać, że, znaczy, nie pierwszy raz zresztą, że usunięty ma być ze stanowiska, już pojawiały się potencjalne nazwiska nawet jego następców. To w takim razie szybciej niż później nastąpić może, skoro już takie głosy się pojawiają? Minister Niedzielski nie powinien nigdy zająć stanowiska ministra zdrowia i czym prędzej powinien je opuścić, dlatego że pacjenci dzisiaj wymagają pomocy, a chaos w systemie ochrony zdrowia jest niewiarygodny. Właśnie nie milkną telefony z prośbami, z apelami o pomoc, dlatego że ludzie nie mogą dostać się na diagnozę choroby nowotworowej, stoją w jakichś miesięcznych, wielomiesięcznych kolejkach, nie mogą się dostać do szpitali, lekarze nie mają warunków do pracy, narasta biurokracja, pielęgniarki protestują. No właściwie nie ma już dzisiaj w systemie ochrony zdrowia miejsca, które funkcjonowałoby prawidłowo. No doprowadzili do rozkładu nawet apteki, bo odbieram telefon od aptekarzy szczecińskich,
którzy mówią, że mają potężne braki w dostępie do leków. Interweniowałem publicznie w tej sprawie. Minister zapewniał, że wszystko jest okej, a aptekarze mówią, że nie możemy kupić leków, między innymi dla hormonalnej terapii zastępczej dla kobiet, które tych leków po prostu potrzebują. Mógłbym je wymieniać dużo dłużej, ale już nie o to chodzi w programie, żebym wymieniał dzisiaj leki, których nie ma. Nie ma tych leków. No ale leki będą droższe, jak dzisiaj Gazeta Wyborcza. Oczywiście, tak, że będą droższe. Bo ryczałt ma wzrosnąć ponad dwukrotnie od stycznia. Oczywiście, że będą droższe, dlatego że dzisiaj ceny nie tylko leków, ale i wszystkich towarów wokół nas wymknęły się kompletnie spod kontroli. Z drugiej strony ta inflacja w pewien sposób jest korzystna dla rządzących, dlatego że buduje zaplecze budżetowe. Ludzie, tak naprawdę zło i trudny czas jest przed nami wszystkimi dopiero przed nami. To, co się zacznie dziać w październiku, w listopadzie, w sezonie grzewczym, na razie jeszcze jest słońce, na razie jest ciepło. Te zapowiedzi premiera, że wszystko będzie okej, będzie węgiel. Ja rozmawiałem wczoraj z ekspertami od energetyki, między innymi od węgla. I oni powiedzieli wprost, niestety węgla w listopadzie w Polsce nie będzie. No jeżeli mamy Jarosława Kaczyńskiego, który mówi do ludzi, palcie kaloszami, ale nie palcie oponami, palcie czymkolwiek. No ale premier Morawiecki też mówi, apeluje o to, żeby jednak robić zapasy węgla. Niedawno rzecznik rządów mówił, żeby nie robić zapasów węgla. Minister Moskwa mówiła, że węgla starczy nam na całą zimę. Minister Wójcik, ten wybitny pisowski minister, stwierdził, że węgla w Polsce mamy na 200 lat. Ja bym może nie rzucał chęci zapewnienia, że mam na 200 lat. Chciałbym, żeby rząd zapewnił, że mamy do marca. To by było satysfakcjonujące dla ludzi, że będą mogli czym ogrzać swoje domy. A tak naprawdę będzie biednie, głodno i chłodno. Zastanawiam się, jak bardzo właśnie będzie biednie, głodno i chłodno i jak bardzo odczujemy to i we własnych kieszeniach teraz, i we własnych domach, kiedy właśnie tego ciepła potencjalnie może zabraknąć albo ograniczone będzie. I jak bardzo potencjalnie wpłynie to na decyzje tych, którzy wciąż jeszcze Prawo i Sprawiedliwość popierają po takiej zimnej zimie. Wie pani, co zmienia się? Ja tylko w ciągu ostatnich 3-4 tygodni byłem w ponad 20 wielkich miejscowościach, wioskach, miasteczkach w moim regionie. Myślę tutaj o Turowie, myślę tutaj o Szwecji, to taka niewielka miejscowość, Sarbia koło brzegu i wiele innych. I tak jak wcześniej, ja jeżdżę tam cały czas, bo właśnie ja kampanię prowadzę niezmiennie od wyborów do wyborów. Właśnie nie przestaję spotykać się z ludźmi, zmienia się nastrój. Ludzie widzą przede wszystkim tą tępą propagandę. Ludzie boją się braku węgla, boją się wojny. I tak jak kiedyś spotkałem w tych miejscowościach wielu zwolenników PiS-u, tak dzisiaj widzę, że w Polsce się zmieniło. Ludzie dostrzegli skrajną niekompetencję tej ekipy, złodziejstwo, które się szerzy od lewa do prawa, to rozpasanie w tych spółkach Skarbu Państwa. Widzą miliardy, które zarobiły Orlen czy PGNiG, a oni po prostu nie mają nawet na węgiel czy prąd. Ja mam taki przykład piekarza z Dobrej. To jest takie niewielkie miasteczko zachodniopomorskim, którego poznałem na dożynkach w Dobrej. Po prostu poznaliśmy się kilka tygodni temu na dożynkach. I on mówi, chodź do mnie do piekarni, pokażę ci, jak przyjechaliśmy z żoną z Gdańska, otworzyliśmy piekarnię w niewielkim miasteczku. I zadzwonił z dramatycznym apelem o pomoc, ponieważ wykańcza go cena prądu, gazu, węgla tylko we wrześniu. Padło 5 sklepików, do których on ten chleb dostarczał. I ten piekarz za chwilę też padnie. Byłem na polu borówkowym koło Domosłowic. Starsi ludzie prowadzą pole borówkowe i pole malinowe. I całe lata prowadzili ten biznes. I byłem u nich i oni mówią, ceny nawozu nas mordują. Dzisiaj już nie mamy malin, zostały nam tylko borówki, bo nie stać nas na nawozy. W przyszłym roku pewnie tego nie będzie. Mam przedsiębiorców z Dębna i Myśliborza. To są ludzie, którzy postawili farmę fotowoltaiczną, która pomogłaby im zredukować ceny za prąd. Płacili około 100 tysięcy, teraz mają rachunki po 400 tysięcy. I od roku nie mogą się doprosić o podłączenie tego do systemu. Zbudowali farmę fotowoltaiczną i od roku państwo nie jest w stanie tym ludziom zarejestrować tej farmy. Oni zainwestowali bardzo poważne pieniądze. I ci ludzie z Dębna, z Myśliborza, ze Szwecji, z Sarbii, z Turowa mówią wprost, mamy dość. Mamy dość złodziejstwa, chamstwa, pogardy, tej arogancji i tego szyderczego, drwiącego śmiechu Jarosława Kaczyńskiego, kiedy wychodzi ze spotkań, widzi protestujących i śmieje się im w oczy. To jest ta cecha, którą ma Jarosław Kaczyński, tej takiej głębokiej pogardy dla ludzi i budowania tylko swojego zaplecza środowiska politycznego. No, ale jak on wychodzi z tych kolejnych spotkań, wrócił na trasę i widzi, że
nie wiem, pilnuje go więcej policjantów niż tam ludzi protestuje przeciwko niemu, co jest po prostu wręcz żenujące chwilami. I słyszy te okrzyki, widzi te transparenty, to co, zero wniosków? Ma to gdzieś? Jak pan sądzi? Znaczy ta cała policja, ten strach Kaczyńskiego przed ludźmi, to od lat przecież jest znana historia. To jest człowiek, który kompletnie jest oderwany od rzeczywistości, nie wie, jak żyją Polacy. Nie ma o tym po prostu pojęcia. Nie wie, jak żyją rodziny, jak się wychowuje dzieci, jak się chodzi z dziećmi do lekarza, jak się kupuje im szczepionki, jaki trud mają starsi ludzie. Ja mam starszą mamę, która ma 70 parę lat i wiem, że bez pomocy mojej najbliższej rodziny, moich przyjaciół nie byłaby sama w stanie funkcjonować w tym biurokratycznym, trudnym systemie. Więc ja w czasie jestem od tego kompletnie oderwany. Ale powiem pani taką historię. Nie będę mówił, w którym z tych miasteczek, bo nie chcę nikomu zrobić krzywdy, ale na takim spotkaniu publicznym, otwartym zupełnie, na wolnej przestrzeni stał cywilny wóz. Domyśliłem się, że są to policjanci, którzy zostali za mną wysłani. Podszedłem do tych policjantów, byli przemili. Powiedziałem: dzień dobry, panie Bartku, dzień dobry. Ja mówię: dzień dobry, panowie. Mówię: chodźcie, mówię, na jakąś kawę, wodę, tu na spotkanie, nie siedźcie w tym nagrzanym samochodzie. Mówię: nie, nie możemy, panie Bartku, ale trzymamy kciuki. Więc pozdrawiam, ci policjanci będą wiedzieli, którzy to są. Pozdrawiam tych policjantów z cywilnego wozu, którzy zostali wysłani za mną. Panowie, idzie zmiana. Ale co, mieli pana pilnować? Nie wiem, po co byli wysłani. No, byli wysłani pewnie do tego, do pilnowania, czy tam słuchania tego, o czym będę rozmawiał z tymi ludźmi. Tam nie ma żadnych tajemnic. Do mnie na spotkanie może przyjść każdy, do nas, koleżanek, kolegów z Platformy. My nie szukamy policji, nie szukamy obstawy, a też chcę pokazać, że wśród policji też są zwykli policjanci, którzy chcą być zwykłymi policjantami, chcą łapać bandytów, a nie chronić Kaczyńskiego. No, ale a propos tych przedsiębiorców, o których pan wspominał, nie wiem, piekarzu, czy właścicielu pola borówkowego, jeszcze na to wszystko ma się nałożyć ten ZUS, który dla przedsiębiorców... To jest rzecz niebywała, bo tak naprawdę ta podwyżka o 200 zł ZUS-u dla przedsiębiorców, którzy dzisiaj już w warunkach cen prądu, gazu, podwyżek, de facto biznesy im upadają, dostali od państwa wprost, po prostu po plecach, podwyżką ZUS-u. Mówię o tych przedsiębiorcach, mówię o takich drobnych przedsiębiorcach, ale mam też takiego przedsiębiorcy ze Szczecina, który był jeszcze całkiem niedawno świetnie prosperującym przedsiębiorcą. Miał kilka sklepów w dużych centrach handlowych i świetnie prosperował naprawdę. I rozmawiałem z nim przedwczoraj i mówię: słuchaj, no jak u ciebie, jak ty dajesz radę z tym prądem, gazem, z opłatami, z czynszami? On mówi, Bartek mówi, to jest niewiarygodne, z pięknie rozwijającego się biznesu ja upadam, ja będę musiał zamykać sklepy, ja nie jestem w stanie utrzymać tych ludzi na pensjach, na opłatach do państwa, które muszę odprowadzić, po prostu zaczynam dokładać. I ja nie mówię tu o małym szewcu, o małej piekarni, tylko mówię o poważnym gościu, który prowadzi poważny biznes i on też upada. Donald Tusk zapowiedział, że zadeklarował otwarcie na zadane pytanie, że jaki będzie stosunek Platformy Obywatelskiej, jeżeli chodzi o prawo do aborcji. Ma to wpływ na, jak widać już, decyzje niektórych posłów, którzy mówią, no to ja może niekoniecznie. Pan uważa, że to jest dobra decyzja i deklaracja? Ja przypomnę, że już w 2021 roku Zarząd Platformy Obywatelskiej podjął uchwałę, w której mówiliśmy o tym, że kobiety mają prawo podejmować decyzje o swoim życiu. Znaczy, mamy dzisiaj sytuację taką w kraju, że Kaczyński wlazł ze swoim... z butami w życie prywatne ludzi, próbuje ustawiać nasze życie, mówić nam, z kim mamy prawo żyć, z kim mamy chodzić za rękę, z kim mamy sypiać, wkroczył do sypialni na porodówki. Koniec z tym. Ludzie mają prawo do prywatnego życia, państwo nie ma prawa wtrącać się w ich prywatne życie. Oni próbowali nawet zlikwidować standardy okołoporodowe, nie wiem, czy pani pamięta, Radziwiłł się zabrał za to. Odebrali ludziom dostęp do tabletki, do antykoncepcji awaryjnej, tak zwanej tabletki dzień po. Zlikwidowali in vitro, więc składam o pani w programie jasną deklarację. Program in vitro, z którego urodziło się w Polsce ponad 22,5 tysiąca dzieci, wróci. Finansowanie programu wróci. Mówię teraz do młodych ludzi, którzy zechcieliby skorzystać z tabletki dzień po, którą, przypomnę, minister Radziwiłł powiedział, że nie podałby tej tabletki zgwałconej 12-latce, więc ja deklaruję, że dostępność do tabletki dzień po i antykoncepcji awaryjnej będzie pełna, bez recepty. Deklaruję także to, że nikt nie będzie chciał ograniczać standardów okołoporodowych, a będziemy je rozbudowywali. Deklaruję także to, że kobieta będzie wraz ze swoim partnerem, lekarzem, psychologiem, będzie decydować o swojej przyszłości w przypadku ciąży trudnej i deklaruję wprost przeciwnie to, co mówił Jarosław Kaczyński, przypomnę jego słowa, że on chce, żeby dzieci, płody zniekształcone także się rodziły, żeby
nadawać im imiona i je chrzcić. Więc o losach ciąży do 12 tygodnia ciąży będzie decydowała kobieta wraz ze swoim partnerem i lekarzem czy psychologiem, który będzie merytorycznie doradzał. Państwu nic do tego. W związku z tym zbudujemy państwo, w którym państwo będzie będzie w sposób minimalny wnikało i czy otaczało życie prywatnych ludzi. Państwo jest od tego, żeby służyć ludziom, a nie od tego, żeby ludzie służyli państwu. I to jest to odwrotne myślenie z Kaczyńskim, które mamy. W związku z tym nie będziemy wtrącali się w wasze prywatne życie. Jeżeli będziecie potrzebowali skorzystać z programu in vitro, to skorzystacie. Nikt nikogo nie będzie do tego także zmuszał. Nikt nikogo nie będzie zmuszał do aborcji do 12 tygodnia życia, ale też nikt nie będzie zabraniał i opisywał tego prawem czy karał lekarzy więzieniem, bo przypomnę ustawę z roku 2012, druk numer 1100 tej ustawy, pod którą jest podpisany pan aktualny prezydent Polski Duda, Jarosław Kaczyński, Joachim Brudziński, której panowie zaproponowali karę więzienia dla lekarzy, którzy przeprowadzają in vitro i tworzą embrion poza ciałem kobiety. Do 2 lat, bodajże mówię to z pamięci, mam nadzieję, że się nie mylę, do 2 lat kary ograniczenia wolności dla lekarzy, którzy prowadzą in vitro. No więc nie będzie karania lekarzy, będzie wspomaganie lekarzy, pielęgniarek i pacjentów. Ponad 2 miliony ludzi w Polsce walczy z niepłodnością. Program in vitro wróci. Zresztą już rozpoczęły się prace nad zbieraniem podpisów pod ustawą, która to gwarantuje. W kolejnych tygodniach będziemy pokazywali nasze następne działania w tej sprawie. Lekarze, jeśli chodzi o in vitro, jeśli chodzi o aborcję, my też nie wiem, czy zrobili krok do tyłu, czy się zatrzymali, ale miałam możliwość rozmawiania z kilkoma i mówili, że faktycznie jest tak, że często nie chcą prowadzić ciąży, nie chcą brać na siebie odpowiedzialności, więc te konsekwencje kobiety ponoszą, już abstrahuję od samej decyzji, jeżeli chodzi o przeprowadzenie aborcji. Proszę się nie dziwić tym lekarzom, bo jeśli oni dostają propozycje ustawowe, czy ściga ich Ziobro po sądach, przecież mamy te historie opisywane przez media wielokrotnie, to tak zwany efekt mrożący. Jeżeli państwo mówi, uwaga, uwaga, będziemy was wsadzać do więzienia, jeżeli będziecie robili aborcję, to lekarze po prostu wolą się nie podejmować prowadzenia ciąż trudnych. I w tym momencie kobieta, nie dość, że w sytuacji trudnej i ze skomplikowaną ciążą, która często wymaga intensywnych działań lekarskich, po prostu są zamrożeni. Ja z jednej strony całkowicie rozumiem kobiety, tysiące kobiet, które na ulicy protestowały w tej sprawie, ale z drugiej strony jestem lekarzem i rozumiem tych lekarzy, którzy widzą efekt mrożący, czyhające więzienie i prokuratora. Więc to się po prostu w Polsce zmieni. Ludzie mają prawo być wolni, a Kaczyński nie będzie nam dyktował, kto jest dobrym patriotą, a kto złym, co jest moralne, a co nie jest moralne, co jest etyczne według Kaczyńskiego, czy nie. Przypominam, on nie ma pojęcia o tym, jak wygląda normalne życie, jak wygląda wychowywanie dzieci, jak funkcjonują polskie rodziny, jak wygląda tankowanie samochodu na stacji paliw, czy jak się kupuje na polu borówkowym od ludzi borówki, którzy upadają i patrzy się na dwoje starszych ludzi, którzy widzą czarno swoją przyszłość i martwią się, z czego będą po prostu żyli, bo mają minimalne emerytury. Wracając jeszcze do tej zapowiedzi Donalda Tuska właśnie w sprawie aborcji, to tak jak wspomniałam, no już pojawiają się nazwiska posłów, którzy mówią, no dobra, to ja się wycofuję i nie chcę kandydować. Bogusław Sonik chociażby taką deklarację, taka deklaracja jego się pojawiła. Co za tym powiedzieć właśnie tym członkom, nie wiem, koalicji, Platformy, którzy od lat są z partią związani i bardziej konserwatywne poglądy mają? Wie pani, zarząd Platformy wypowiedział się w tej sprawie w roku 2021. Ja rozumiem, że pan poseł Sonik dopiero teraz zauważył wypowiedź w tej sprawie, no ale to jest prywatna opinia, więc zresztą ma prawo do takiej opinii pan poseł. Zaś ja uważam, że polityka się zmienia, czasy się też zmieniają. Był kiedyś kompromis aborcyjny, no ale nikt inny jak pani Przyłębska wyrzuciła ten kompromis na śmietnik. W związku z tym mamy nową sytuację. Mamy tysiące kobiet na ulicach. Mamy sytuacje straszne, w których kobiety umierają ze względu na to, że nie ma możliwości im pomocy, bo takie są ustawa i czyha prokurator. W związku z tym trzeba tą sytuację zmienić. I trzeba ludziom dać prawo podejmowania decyzji o ich własnym życiu. I taką Polskę chcemy zbudować. Jaka będzie ta kampania? Trudna. To będzie trudna kampania. I też jestem przekonany, że ta kampania będzie najcięższą kampanią ostatnich lat. Dlatego zwracam się do wszystkich naszych widzów, czytelników, bo kampania polityczna z jednej strony to są politycy i my będziemy w terenie, będziemy na ulicach, na chodnikach, będziemy jeździć po miasteczkach, wioskach, wielkich miastach, będziemy debatować, dyskutować. Ale każdy z państwa, kto chce się włączyć w tą kampanię, my potrzebujemy każdego z was, potrzebujemy każdego płotu waszego na baner. Choćby w taki sposób rozpocznijcie walkę o wolną Polskę, bo każdy baner powieszony na waszym płocie to jest element drogi do zwycięstwa. Każde przekonanie sąsiada o tym, że warto pójść na wybory i zagłosowanie na nas jest walką z PiS-em.
każde przekonanie swoich ludzi w pracy, z którymi się pracuje, do tego, że wybory po pierwsze są ważne, każdy głos decyduje i tak naprawdę dzisiaj decydujemy o tym, jak będą żyły nasze dzieci w przyszłości, czy ktoś im będzie zaglądał do sypialni, porodówki, do ich prywatnego życia, czy nie. Od tego to zależy, więc każdy, kto chce włączyć się aktywnie w walkę z PiS-em, nie musi biegać w kampanii tak, jak robią to politycy. Wystarczy, że do nas zadzwoni, napisze i powie, chcę wam pomóc, a my dotrzemy. Dobrze. Jak nie zaprzepaścić tego, co się dzieje, czyli tych sondaży, które pokazują, że spada poparcie. Ostatnio jest taki, był taki sondaż, wczoraj przeczytałam, gdzie spada poparcie dla rządu i premiera i to jest taki spadek bardzo widoczny i chyba największy od momentu rozpoczęcia rządów przez Prawo i Sprawiedliwość, żeby tego nie zaprzepaścić, żeby to wykorzystać, żeby jeszcze nabudowywać na tym siłę. Wszyscy musimy być bardzo aktywni i też musimy bardzo dbać o zadania, które mamy do wykonania. My, politycy, mamy swoje zadania, wy, dziennikarze, macie zadania bycia obiektywnymi, budowania prawdziwej rzeczywistości, w przeciwieństwie do tej propagandy, która się leje w telewizji kiedyś publicznej. I wszyscy nasi obywatele, wszystkie Polki i Polacy, którzy chcą w Polsce zmiany, my was bardzo potrzebujemy do tego, bez was tego nie zrobimy. Możemy zmienić Polskę, ale tylko razem. A TVP Info powinno być zlikwidowane? Wie pani co, ja dostałem to pytanie dzisiaj w TVN-ie, wie pani... Ten propaganda, która się leje 24 na dobę, musi być zlikwidowana. Ci propagandyści muszą być zastąpieni przez prawdziwych dziennikarzy, którzy mówią obiektywną prawdę. Ale ludziom też potrzebna jest telewizja państwowa, która pokaże w końcu prawdę po 8 latach. A wszyscy ci propagandyści znajdą się kiedyś na śmietniku polskiego dziennikarstwa, bo nikt ich nie będzie chciał zatrudnić. Jestem o tym absolutnie przekonany. A dziennikarze, którzy... Ja pamiętam TVP, kiedy byłem ministrem. Przecież byłem... w rządzie przez 4 lata i TVP było w jakiś sposób w tamtym czasie funkcjonowało. I pamiętam jeden z najtrudniejszych pytań, jakie dostawałem wtedy jako minister, to było właśnie pytanie od dziennikarzy TVP, tylko że wtedy to byli dziennikarze, którzy nie bali się przyjść do ministra z ekipy rządowej, zadać mu bardzo trudne pytanie, oczekiwać reakcji, zmiany zachowania. I to było wtedy bycie prawdziwym ministrem i prawdziwym dziennikarzem. Rolą dziennikarza jest pokazywać władzy ich ułomności. Rolą władzy jest reagować na tego typu sytuacje. Zaś to, co tam mamy, to jakaś propaganda, jakieś udawane dziennikarstwo, takie dzieci Kurskiego. Szkoda o tym gadać. No ja też pamiętam osobiście czas, kiedy w TVP pracowało się naprawdę nieźle. Mam nadzieję, że te czasy jeszcze wrócą. Był taki czas, kiedy będąc w rządzie, czuło się drżenie serca wchodząc do TVP, bo człowiek wiedział, że będą trudne pytania. I że to jest instytucja, która robi to, co powinna robić. Dziękuję. Dzięki serdeczne. Bartosz Arłukowicz był razem z nami. Pozdrawiam. Miłego dnia. Wszystkiego dzięki dobrego. Serdeczne.